Rozdział 17. Trzeba zbudować balon. Przez 3 dni Dorotka nie miała od Oza żadnej wiadomości. Były to dla dziewczynki smutne dni, choć wszyscy jej przyjaciele bardzo się radowali. Strach na wróble wciąż opowiadał, jak niezwykłe myśli przychodzą mu do głowy, ale nie mówił jakie, bo wiedział, że i tak nie zrozumie tego nikt oprócz niego. Blaszany drwal spacerując czuł, jak serce tłucze mu się w piersi i powiedział Dorotce, że odkrył, że jest ono o wiele lepsze i czulsze od tego, które miał, gdy był człowiekiem z krwi i kości. Lew oznajmił, że nie boi się niczego na świecie i chętnie zmierzy się z całą armią albo przynajmniej 12 groźnymi kalidami. Tak więc każdy z naszej gromadki był bardzo zadowolony, z wyjątkiem Dorotki, która bardziej niż kiedykolwiek pragnęła wrócić do Kansas. Na 4. dzień ku wielkiej radości dziewczynki Oz przysłał po nią. Kiedy weszła do sali tronowej, rzekł z zadowoleniem: siadaj, moja droga. Myślę, że znalazłem sposób, by odesłać cię z tej krainy. Do Kansas? Spytała z ożywieniem. Cóż, nie jestem tego całkiem pewien, bo nie mam bladego pojęcia, gdzie to miejsce jest położone. Najpierw jednak trzeba przebyć pustynię, a potem nie powinno już być trudno znaleźć drogę do twojego domu. Jak mam przebyć pustynię? Chciała się dowiedzieć dziewczynka. Oto powiem ci, co przyszło mi do głowy. Pamiętasz pewnie, że przyleciałem do tej krainy balonem. Ty także podróżowałaś tutaj w przestworzach, niesiona przez trąbę powietrzną. Sądzę więc, że najlepiej będzie przebyć pustynię właśnie drogą powietrzną. Nie jestem niestety w stanie wywołać cyklonu, ale przemyślałem sobie całą sprawę i myślę, że umiem zbudować balon. Jak? Zapytała Dorotka. Balon, rzekł Oz, jest zrobiony z jedwabiu pokrytego klejem, żeby gaz się nie ulatniał. Mam mnóstwo jedwabiu, więc uszycie balonu nie stanowi problemu. Tylko, że w całej krainie nie ma gazu, który uniósłby go w powietrze. Jeśli nie uniesie się w górę, zauważyła Dorotka, na nic nam się nie przyda. Właśnie, powiedział Oz, ale jest jeszcze inny sposób. Trzeba mianowicie wypełnić go gorącym powietrzem. Nie jest to najlepsza metoda, bo jeśli powietrze się ochłodzi, balon opadnie na pustynię i będziemy zgubieni. Będziemy? Wykrzyknęła dziewczynka. To pan jedzie ze mną? Ma się rozumieć, powiedział Oz. Znużyły mnie już te oszustwa. Gdybym wyszedł z pałacu, moi poddani wkrótce zorientowaliby się, że nie jestem czarnoksiężnikiem i wpadliby w gniew, że ich oszukiwałem. Muszę więc całymi dniami siedzieć zamknięty w tych salach, a to staje się strasznie męczące. O wiele przyjemniej będzie wrócić z tobą do Kansas i znów pracować w cyrku. Cieszę się, że chce mi pan towarzyszyć, powiedziała Dorotka. Dziękuję, odrzekł. A teraz pomóż mi, proszę, zszywać jedwab. Bierzemy się do roboty. Dorotka wzięła więc igłę z nitką i w miarę jak Oz wycinał z jedwabiu paski równej wielkości, starannie je z sobą zszywała. Pierwszy pasek miał kolor jasnozielony, drugi ciemnozielony, a trzeci szmaragdowy, bo Ozowi przyszedł do głowy pomysł, by uszyć balon w różnych odcieniach. Podszywanie pasków zajęło im aż 3 dni, ale gdy skończyli, mieli wielki worek z zielonego jedwabiu długości ponad 20 stóp. Wtedy Oz pokrył jego wewnętrzną stronę cienką warstwą kleju, żeby nie ulatniało się powietrze, po czym oznajmił, że balon jest gotowy. Ale musimy mieć jeszcze koszyk, w którym polecimy. Posłał zielonowąsego żołnierza po duży kosz na bieliznę i linami przymocował go do dolnej części balonu. Kiedy wreszcie wszystko było gotowe, rozkazał przekazać poddanym, że zamierza się udać z wizytą do swojego wielkiego brata, czarnoksiężnika mieszkającego w chmurach. Wieść od razu rozniosła się po mieście i wszyscy przyszli zobaczyć to wspaniałe widowisko. Następnie Oz rozkazał, by balon wyniesiono przed pałac, aby ludzie przyglądali mu się z wielkim zainteresowaniem. Blaszany drwal narąbał wcześniej wielki stos drewna i teraz rozpalił ognisko, a Oz przytrzymywał dół balonu nad ogniem w taki sposób, by jedwabny worek mógł napełnić się gorącym powietrzem. Stopniowo balon pęczniał i unosił się w górę, aż kosz ledwo dotykał ziemi. Wtedy Oz wsiadł do niego i przemówił do swoich poddanych. Wybieram się dziś z wizytą. Pod moją nieobecność obowiązki władcy pełnić będzie strach na wróble. Nakazuję wam słuchać go, jak słuchacie mnie. W tym momencie lina utrzymująca balon przy ziemi jeszcze bardziej się naprężyła, gdyż wypełniające go powietrze było gorące, a więc o wiele lżejsze od tego na zewnątrz. Balon szarpał się, jakby zniecierpliwiony, że wciąż jeszcze nie może wzbić się w górę. Chodź, Dorotko, zawołał czarnoksiężnik, pospiesz się, bo balon zaraz odleci. Nie wiem, gdzie się podział Toto, odparła dziewczynka. Nie chciała zostawić swojego ukochanego pieska.
Dotąd szczekając, pognał w tłum za jakimś kociątkiem. W końcu jednak znalazła go, złapała i podbiegła do balonu. Dorotkę dzieliło od niego już tylko kilka kroków, a Oz wyciągnął ręce, by pomóc jej wejść do kosza, gdy wtem trzask! Liny pękły, balon wzniósł się w powietrze bez dziewczynki. Proszę wracać, wrzasnęła, ja też chcę lecieć. Nie mogę, moja droga, odkrzyknął Oz z kosza. Do widzenia! Do widzenia, zawołali wszyscy, zwracając oczy ku czarnoksiężnikowi, który wzlatywał w swym koszu coraz wyżej i wyżej. Był to ostatni raz, kiedy mieszkańcy miasta widzieli Oza, cudownego czarnoksiężnika. Jest całkiem możliwe, że bezpiecznie dotarł do Omaha i żyje tam sobie do dziś. Ludzie często życzliwie go wspominali i mówili do siebie. Oz zawsze był naszym przyjacielem. Kiedy się tu pojawił, zbudował dla nas to piękne szmaragdowe miasto, a odchodząc zostawił roztropnego stracha na wróble, by nami rządził. Przez wiele dni jednak opłakiwali odejście czarnoksiężnika i nic nie było w stanie ich pocieszyć.